Namaste, Mario Bocardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czy masz czasami takie momenty, jakby ktoś zawiesił Cię i szarpiesz się, wierzgasz, próbujesz wszystkiego, a nic nie idzie do przodu? Masz takie wrażenie, że zrobiłaś już wszystko, zrobiłeś już wszystko, a tutaj dalej stagnacja. Zaczynasz wątpić w siebie, zaczynasz wątpić w innych ludzi, zaczynasz wątpić w ten świat, wszechświat, a może siły wyższe. Taki moment, gdzie niesiesz na swoich ramionach ciężki krzyż, już nogi ci się uginają i nie widać tego końca. Pracujesz, wykorzystujesz różne metody, różne sposoby, i nic nie działa. Nic nie działa. Jesteś cały czas w tym samym miejscu. Pojawiają się tacy sami ludzie, podobne sytuacje, a twoje marzenia i pragnienia nadal nie zostały zrealizowane. W takich momentach potrzebujesz konkretnych wskazówek, co zrobić od czego się uwolnić i jak iść dalej. I te wskazówki otrzymujesz ode mnie na naszej nowej ceremonii o numerze 212. Na mojej stronie bukarni-maria.com, gdy wejdziesz sobie w zakładkę ceremonie, masz kolejną zakładkę ceremonie serii powyżej 200 i tam znajdziesz nową ceremonię o numerze 212 i na tej ceremonii Będziemy mówić o takich momentach. Co zrobić, jak się od tego uwolnić, dlaczego to jest ważne w naszym życiu i dlaczego siły wyższe czasami wszystko nam blokują, abyśmy otworzyli oczy, abyśmy zdjęli klapki z oczu i otworzyli się na nowe możliwości i nowe rozwiązania. W ten czwartek ceremonia o numerze 212 tylko i wyłącznie na mojej stronie, bądź na czas. Oczywiście, możesz później obejrzeć tą ceremonię w archiwum, ale zawsze najbardziej fascynujące jest spotkanie. Czwartek, godzina 20:20. 20. Spotykamy się razem i przeżywamy razem to wszystko, co siły wyższe przekazują w Twoje dłonie. Bardzo prostymi słowami, bez względu na to, na jakim poziomie jesteś, czy na etapie początkującym w duchowości, czy na średnim, czy wyższym, czy już bardzo, bardzo zaawansowanym. Te ceremonie, klucze do szczęścia są dla każdego z nas, bez względu na to, na jakim etapie jesteśmy. Każdy może je wykorzystać. Bądź więc na czas, do zobaczenia i do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.